Piotr Gajek, witam i zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej. Dziś między innymi. Dwa szpitalne oddziały zamknięte z powodu koronawirusa. Wszyscy wczoraj mieli pobrane wymazy do badań. Pomagają po kryjomu. Ruszamy dzisiaj z takim dedykowanym kolportażem dla osób 70+. Już nie jeden, a dwa oddziały Legnickiego Szpitala zostały czasowo zamknięte z powodu potwierdzonego zakażenia koronawirusem. Sytuacja potrwa przynajmniej dopóki do placówki nie trafią wyniki kilkunastu pacjentów i ponad 20 osób z personelu, które miały kontakt z zakażonymi. Wczoraj u jednego z lekarzy Legnickiego Szpitala potwierdzono obecność koronawirusa, przez co oddział neurochirurgii został zamknięty, a jego pacjenci i personel objęci kwarantanną. Dziś ich sytuacja jeszcze się nie zmieniła. Wszyscy wczoraj mieli pobrane wymazy do badań, czekamy na wyniki, do chwili obecnej są izolowani. Wczoraj w Legnickiej Lecznicy zamknięto jednak także oddział chirurgiczny. Wszystko z powodu pacjenta, który zgłosił się tam z objawami koronawirusa. Zgodnie z procedurami został odizolowany, zostały pobrane też próbki do badań i czekamy na ich wyniki. Oczywiście personel, który miał z nim do czynienia, pozostaje w kwarantannie domowej. Teraz w placówce czekają na wyniki testów pacjentów oraz personelu, który miał kontakt z zakażonymi. Te mają być znane dziś wieczorem. Tymczasem w podlegnickich Prochowicach odnotowano kolejny, trzeci już przypadek zakażenia koronawirusem na terenie powiatu legnickiego. Jest to osoba w średnim wieku, która została przewieziona na oddział zakaźny szpitala w Bolesławcu. Tam zostały pobrane wyniki, wymazy, przepraszam, i wynik potwierdził obecność koronawirusa. Staramy się zapanować nad tym, żeby wszystkie osoby, które mają konieczność zrobienia testów, te testy zostały zrobione najpierw ze środowiska rodzinnego, później ewentualnie, jeżeli będzie taka potrzeba, inne osoby. Jak podają przedstawiciele legnickiego sanepidu, obecnie na terenie powiatu legnickiego kwarantanną objęte są 373 osoby. W czterech przypadkach zastosowano nadzór epidemiologiczny. Ze 149 wykonanych testów 130 przyniosło wynik ujemny. Inspektorzy czekają obecnie na wyniki badań wymazów pobranych od 16 osób. Zostań w domu, pomagamy po kryjomu. Wolontariusze z Lubina pomagają potrzebującym, chodzi o seniorów czy osoby samotnie wychowujące dzieci. Akcję zorganizowano pod patronatem prezydenta Lubina. Zgłosiło się już kilkudziesięciu wolontariuszy oferujących swój czas i pomoc. Starsi ludzie się cieszą, jak żeśmy roznosili im gazety. Codziennie nas czekali przed domem. Dostarczanie im do gazety do domu, robienie zakupów czasami, wychodzenie z psami. To zależy, co będą mieli akurat do dyspozycji dla nas. Zawsze można nas liczyć, zawsze pomożemy. To jest dobra akcja i z chęcią pomożemy w tej akcji. Nie mówimy tutaj tylko o seniorach, mówimy też chociażby o matkach samotnie wychowujących dzieci. O wszystkich tych, którzy w tym szczególnym czasie postanowili naprawdę zostać w domach. Chcemy ich odciążyć, chcemy zorganizować wolontariuszy, którzy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym będą mogli pojawić się u takiej osoby, zapukać do drzwi, wziąć kartkę z zakupami, tą listę zakupów zrealizować, odnieść z resztą, zapukać. Chcemy jak najbardziej to możliwe zminimalizować ten kontakt tych wolontariuszy z osobami potrzebującymi. Każda osoba ma przy sobie identyfikator z logo akcji, jest ubrana w koszulkę lub bluzę z napisem wolontariusz. Poza tym wszyscy mają maseczki, rękawiczki i specjalne przyłbice. Koordynatorzy podzielili miasto na kilka rejonów. Teraz o akcji trzeba jak najszybciej poinformować osoby potrzebujące. Komunikację o naszej akcji podzieliliśmy na kilka takich kanałów. Pierwszy kanał to oczywiście media społecznościowe. Tutaj te informacje roznoszą się chyba najszybciej ze wszystkich. Drugi kanał to oczywiście portale internetowe, natomiast mamy też świadomość tego, że nie wszyscy ludzie, szczególnie seniorzy nie mają dostępu do internetu, często nawet nie mają telewizora, żeby obejrzeć informacje. W związku z tym ruszamy dzisiaj z takim dedykowanym kolportażem dla osób 70+. To będzie kolportaż pod drzwi, w związku z czym taki senior w momencie, kiedy otrzyma gazetę, wolontariusz zapuka do drzwi, będzie wiedział, że ktoś przychodzi
przychodzi, będzie mógł tą gazetę przeczytać, a tam już znajdzie wszystkie informacje, bo to jest wydanie specjalne, dedykowane specjalnie dla seniorów. W Lubinie osób 70+ jest ponad 11 tysięcy. Każdy, kto potrzebuje pomocy, musi zadzwonić na jeden z podanych na dole ekranu numerów i zgłosić chęć udziału w akcji. Można to zrobić od 9 do 14. Notorycznie włamywał się do altanek działkowych w Jaworze. Jego łupem padały głównie elektronarzędzia oraz sprzęt wędkarski na łączną kwotę ponad 7,5 tysiąca złotych. 27-letniemu mieszkańcowi Jawora grozi do 10 lat więzienia i dodatkowo 3 lata za posiadanie metamfetaminy. 28 marca w sobotę jaworscy policjanci zostali dwa razy powiadomieni o kradzieży z włamaniem do altanek ogrodowych. Skierowany na miejsce patrol policji ustalił, iż zgłaszający niestety spłoszył sprawcę, jednakże dość dobrze opisał jego wygląd zewnętrzny. Dwie godziny później z takim samym problemem inny działkowicz zadzwonił na numer alarmowy jaworskiej komendy. Wówczas patrol w wyniku penetracji terenu, można powiedzieć, że na gorącym uczynku zatrzymał sprawcę. Okazał się nim 27-letni mieszkaniec Jawora. Jednak jak się szybko okazało, nie tylko to miał na sumieniu 27-latek. Mężczyzna miał przy sobie plecak, a w nim akcesoria, które posłużyły mu do dokonywanych włamań. Miał tam bowiem brzeszczoty, metalowe piłki, rękawice robocze, a także kłódki. Jak się okazało, nie było to jedyne przestępstwo, jakiego dopuścił się sprawca, ponieważ funkcjonariusze znaleźli przy nim środki psychotropowe w postaci metamfetaminy. Mężczyzna przyznał się do winy. Policjanci w dalszym ciągu ustalają listę poszkodowanych, która nie jest zamknięta. Za kradzież z włamaniem grozi kara od roku do 10 lat więzienia. Czas pandemii to nie tylko przymusowa przerwa w rozgrywkach dla profesjonalnych sportowców. Spokojne treningi zmuszeni byli przerwać członkowie różnych akademii, także tych, którzy znaleźli sposób na przykład już teraz na wspólne zajęcia. Razem, choć osobno, w grupie, ale indywidualnie, w swoim domu. Dzięki nowoczesnym środkom przekazu akademie sportowe dalej prowadzą swoje zajęcia, podsyłając swoim podopiecznym zestawy ćwiczeń, jakie mogą wykonać w domu. Na tyle, na ile możemy, opracowaliśmy zestawy ćwiczeń, przekazaliśmy je w formie filmików na naszym profilu facebookowym. Staramy się dzwonić do rodziców, pytać, rodzice nam wysyłają filmiki, czy dzieci ćwiczą, jak ćwiczą. No i na takiej bazie mamy kontakt z dziećmi. Pomysłów na ćwiczenia trenerzy nie mają końca. Teraz obecnie trener Przemysław Napora wymyślił na 20 dni kolejne zadanie, wyzwanie, tak to się nazywa na profilach facebookowych, przysiad przy ścianie. I widzimy, że też jest odzew pozytywny, dzieci ćwiczą, często też rodzice ćwiczą. Jesteśmy zadowoleni, o ile można to tak nazwać. Dzieci są mocno związane ze swoimi akademiami i wielu z nich marzy o byciu łyżwiarzem czy piłkarzem nożnym w przyszłości. Dlatego przymusowa przerwa jest trudnym sprawdzianem zarówno dla trenerów, jak i dla młodych zawodników. Rok temu dziewczynki w najlepszych kategoriach wygrały nawet Puchar Europy w sztafecie i w tym roku chcieliśmy to powtórzyć i mocno zacząć ten sezon rolkarski. Nawet miałam przygotowany obóz we Włoszech, gdzie mieliśmy się przygotowywać i było zgłoszonych 15 dzieci na ten obóz. Potem ten obóz zmieniłam na obóz w Dusznikach Zdrój. No na obecną sytuację ten obóz nie odbędzie się nigdzie. Jak podkreślają trenerzy, obecny czas dla dzieci to olbrzymi sprawdzian charakteru i systematyczności, bo zadania indywidualne, jakie mają robić w domu, mają podtrzymywać ich formę. Dla właścicieli akademii to z kolei trudny okres pod względem finansowania. Ja wczoraj przeczytałam świetny artykuł, że nie ma szkółek, zajęć nie ma, więc rodzice za nie nie chcą płacić. Tutaj autor tego tekstu odwołuje się tak naprawdę do sumienia rodzica, czy powinien tą składkę zapłacić, czy nie. W artykule jest powiedziane, że powinien. Ja w życiu nie narzucałabym swoim rodzicom, czy powinni zapłacić, czy nie. Jedyne, co mogę powiedzieć, to na pewno to, że u nas na pewno w Akademii każda złotówka, którą płacą rodzice, wraca z powrotem do tych dzieci w różnych formach. Sportowcy, ci mali i duzi, trenują w zaciszu własnego domu i czekają na rozwój sytuacji. W jednym trenerzy są zgodni. Trzeba czekać i uzbroić się w cierpliwość. Kolejne zmiany w męskiej drużynie lubińskiego Szczypiorniaka. Z klubem pożegnał się dotychczasowy trener Bartłomiej Jaszka, a jego miejsce zajął asystent i wieloletni pracownik klubu Jarosław Hipner.
Dość niespodziewanie z funkcji trenera pierwszej drużyny zrezygnował Bartłomiej Jaszka, który osiągnął dobry wynik w dopiero co zakończonym sezonie. Jego następcą zostanie dobrze znany w Lubinie Jarosław Hipner. Od nowego sezonu męska drużyna Szczypiornistów Zagłębia Lubin będzie mieć nowego trenera, trenera związanego od wielu lat z naszym klubem. Jarosław Hipner pracę z Zagłębiem rozpoczął w sezonie 2003-2004 i można powiedzieć, że przez wszystkie szczeble drużyn przeszedł jako trener, pracował z naszymi wychowankami, z grupami młodzików, juniorów, młodszych juniorów, prowadził także z powodzeniem drugą drużynę Zagłębia. Zatrudnienie trenera Hipnera jest kontynuacją ścieżki, jaką obrało Zagłębie. Chcą, aby zespół prowadzili ludzie miejscowi, a w składzie było jak najwięcej wychowanków. Jarosław Hipner jako pierwszy trener drużyny to kontynuacja obranego przez nasz klub kierunku. Klub chce grać i będzie grał młodymi, perspektywicznymi zawodnikami. Miedziowi w poprzednim sezonie, który został przedwcześnie zakończony, zajęli siódme miejsce. Przygotowania do nowego sezonu zaczynają od mocnych ruchów kadrowych. Wskutek zbyt wysokich temperatur w czasie zimy pszczele populacje zmniejszają się, przekonują eksperci. To zła informacja dla każdego z nas, choć sprawy nie można demonizować, podkreślają. Zima to czas trudny zarówno dla człowieka, jak i fauny. Do mroźnego okresu zwierzęta przygotowują się na swój sposób. Nie inaczej jest w królestwie pszczół, które mają metody na przetrwanie najtrudniejszej z pór roku. Z pomocą przychodzą także ludzie. Pszczoły przygotowują się już właściwie od późnego okresu letniego. Gromadzą zapasy. Pszczelarze tutaj mają duże pole do popisu, żeby pomóc pszczołom, czyli przygotować odpowiednią ilość pokarmu, żeby starczyło im na długą zimę. Przygotować je pod względem chorobowym, żeby odpowiednio leczyć pszczoły przed okresem zimowym, aby dobrze wystartowały na wiosnę. Tymczasem w ostatnich latach zimy są coraz cieplejsze, przez co pszczoły zachowują się inaczej. Nie są już tak szczelnie zbite w kłąb, co pozwala im przecież zachować temperaturę odpowiednią do przetrwania zimy, a gdy prawdziwej zimy nie ma, dochodzi do zaburzeń w zachowaniu roju. Pszczoły są rozluźnione. Zaobserwowaliśmy, że często wylatują, jak tylko pierwsze promienie słońca zaczynają przyświecać. Problem jest taki, że dużo z tych pszczół nie wraca. Eksperci przestrzegają jednak przed demonizowaniem tematu. Pszczoły zimę przetrwały i mają się dobrze. Jednak o tym, jak istotne są dla nas te owady oraz praca, którą wykonują, nie powinno się dziś już nikogo przekonywać. Brak jednej pszczoły jako gatunku może spowodować zaburzenia już daleko idące, jeśli chodzi o strukturę populacji. No bo jak zabraknie tych roślin, którym żyją się sarny, jeśli tego zabraknie, no to zginą, nie wiem, wilki, które gdzieś tam się pojawiają, czyli rośliny, zwierzęta drapieżne, no zabraknie myszy, która zjada również ziarna jakieś tam w trawnikach, natomiast zabraknie myszołowa, jak zabraknie myszołowa, to populacja dorników się rozwinie, czyli tak generalnie rzecz biorąc, jak się nad tym zastanowimy, to może się okazać, że od tej pszczoły naprawdę bardzo dużo zależy i że tak naprawdę warto ją chronić nie tylko dlatego, że miód jest dobry, ale dla naszego dlatego, że bez pszczoły rzeczywiście chyba nie przetrwamy. I o tym przypominają społeczeństwu zarówno przyrodnicy, jak i pszczelarze. Temu służyć mają też akcje edukacyjne czy przedsięwzięcia, jak jedno z ostatnich, projekt miejskiej pasieki w Legnicy, przygotowany we współpracy z magistratem. W niedalekiej przyszłości na terenie nadkaczawskiego miasta mają pojawić się kolejne dwie, a na tym nie koniec pszczelarskich pomysłów, które powstają z myślą o lokalnej społeczności. Na czym polegają? Jak przekonują tajemniczo zaangażowani w projekty miłośnicy pszczół, na szczegóły trzeba jeszcze poczekać. No teraz to już wszystko w telewizji regionalnej. Dziękuję za uwagę.